Cześć! Dzisiaj będzie kolejny wideorejestrator od Navitela, ale tym razem będzie to niezwykle ciekawy i nietypowy model, czyli Navitel RS3 Duo Wide. Co się kryje pod tą nazwą? Tego dowiecie się dzisiaj. Natomiast gwarantuję Wam, że będzie ciekawie. Ceny tej kamerki sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Dzisiaj będzie znacznie bardziej zaawansowany wideorejestrator od Navitela. Ostatnio mieliśmy niedrogi, kosztujący 250 zł, tutaj mamy około 750 zł, więc różnica w cenie jest już naprawdę spora, ale co ten sprzęt potrafi, tego dowiecie się dzisiaj. Przede wszystkim jest to bardzo ciekawy typ urządzenia, jest to kamera panoramiczna. Powiem Wam, że pierwszy raz testuję coś takiego i sam byłem ciekaw, co z tego wyniknie, ponieważ ten wideorejestrator ma dwa obiektywy, jeden jest skierowany do przodu, drugi do tyłu. Tak więc brzmi ciekawie, nietypowo, no na pewno. Jak to wyszło w praktyce, zobaczycie. Z kartonika dowiadujemy się podstawowych cech. Mamy też w gratisie 12-miesięczną licencję na aplikację Navitel Navigator na Androida. Na boku kartonika informacje, że rekomendowany jest do wszelkich typów pojazdów, od ciężarówek, busów, vanów do osobówek, SUV-ów czy taksówek. Mamy tutaj regulacje w zakresie od 10 do 60 stopni. Jasny wyświetlacz IPS, rozdzielczość 2K, czyli 1440p. I świetne kąty widzenia, ponieważ jest to 240 stopni na każdą z soczewek. I po drugiej stronie pozostałe cechy. Mamy możliwość dołączenia opcjonalnie dodatkowej kamery, diody podczerwieni, dwucalowy wyświetlacz, kompatybilność z kartami microSD o pojemności do 512 GB. Karty oczywiście nie ma w zestawie, jest G-sensor i jest tryb Night Vision, żeby dobrze rejestrować obraz w nocy. Tak wygląda tył kartonika. Spójrzmy sobie, co jest na wyposażeniu. Mamy tutaj card reader, czyli czytnik do kart na USB z takim łańcuszkiem, więc warto z niego skorzystać, jeśli nie macie żadnego czytnika. Następnie licencja na aplikację Navitel Navigator, papierologia, instrukcja. Tutaj mamy wszystko opisane w kilku językach, w tym po polsku. Jest ściereczka do czyszczenia obiektywów i ekranu. Nie zabrakło folii elektrostatycznej, która ułatwia demontaż kamerki, ponieważ jest ona na taśmę dwustronną. I mamy pomysłowy przewód zasilający. Tutaj mamy wtyk do gniazda zapalniczki, ale zobaczcie, z tyłu mamy USB, czyli możemy sobie zasilić kamerkę, a jednocześnie możemy też sobie coś tutaj jeszcze dodatkowo podłączyć, więc bardzo fajnie. Jest kątowy wtyk USB typu C. Jest logo Navitela, tak to właśnie wygląda z bliska. Przewód zasilający jest długi, bo ma jakieś 3,5 metra. I w tej chwili widzicie samo urządzenie, mamy dwa obiektywy. Tutaj mamy ekran, jest też emblemat. Gniazdo zasilania jest tutaj. Z tyłu taśma dwustronna, czyli mocowanie. I od drugiej strony mamy kontrolkę oraz przyciski funkcyjne. Natomiast od góry mamy slot na kartę microSD. I przycisk zasilania. Tak więc mamy ten podwójny obiektyw, który faktycznie da się wygiąć o 10 stopni w tą stronę i 60 stopni w tą stronę, ponieważ jak to będzie w ten sposób zamontowane do szyby, to możemy sobie to tutaj jeszcze wyregulować. Zdejmujemy taśmę, pod spodem jest ekran, zasilimy sobie urządzenie na chwilkę. Przy odpaleniu mamy sygnał dźwiękowy i logo Navitela. No i po chwili mamy obraz. No i wygląda to naprawdę interesująco, bo widać to, co jest przed kamerą, jak i co jest za nią. Jaki będzie efekt w aucie? No przekonacie się już za chwilkę. Tak więc teraz idę kamerę montować do auta i będą próbki praktyczne. Czas na odrobinę praktyki. Przekręcam kluczyk w stacyjce. Kamera się automatycznie włącza. Przez chwilę jest podgląd, a potem włącza się wyświetlanie godziny. Bo właśnie w taki tryb potem przechodzi wyświetlacz kamery. Chwila prawdy, ponieważ będę chciał tą kamerę zdemontować, jest na folii elektrostatycznej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wyjmę też kartę, żeby pokazać Wam, że to nic trudnego. Wystarczy im tutaj, o właśnie, nacisnąć paznokciem i karta wychodzi. I teraz spróbujmy normalnie demontaż takich kamer na taśmę dwustronną. To była po prostu zabawa, a tutaj ta folia schodzi. Ok, folia schodzi faktycznie. Ok, uwaga, uwaga. Jest, kamera zeszła z folią, więc to jest po prostu niesamowite. Bardzo fajny patent na kamery z taśmą dwustronną. Jestem ciekaw, czy to z powrotem by się tutaj przykleiło. No ale tak, zobaczcie, z powrotem to wszystko wisi, więc ta folia teoretycznie jest wielokrotnego użytku, ale zawsze można sobie kupić nową, czy wziąć nową zestawu, bo czasami są po dwie i sobie z niej skorzystać.
No i teraz same próbki nagrań oraz mój komentarz do tego, jak ta kamera sprawdza się w praktyce. Jeśli chodzi o podstawy, no to oczywiście kamerka włącza się sama, kiedy przekręcimy kluczyk do pozycji włączonego zasilania, a także wyłącza się sama, kiedy po prostu wyłączamy całe zasilanie w samochodzie. Dlatego działa to w pełni automatycznie, a jeśli chcemy coś pozmieniać, to menu jest dość przejrzyste i dobrze się z niego korzysta. Jeśli chodzi o samą technikę zapisywania obrazu, to jeśli pojemność karty pamięci zostanie wyczerpana, obraz będzie nadpisywany, zaczynając od najstarszych nagrań, chyba że zdarzy się coś ważnego na drodze, chcecie takie nagranie mieć zapisane, wystarczy wtedy wcisnąć odpowiedni przycisk, żeby nagranie zostało zabezpieczone i nie ulegnie ono nadpisaniu. Ponownie zapomniałem ustawić daty w kamerce i także czas testów pokrył się akurat z deszczowymi dniami, dlatego mamy takie dość jesienne obrazki, ale wystarczające, żeby ocenić jakość obrazu. W tej chwili widzicie na przemian nagrania pokazujące jeden, jak i drugi obiektyw, rejestrujący do przodu, tak jak i do tyłu, podczas jazdy w dzień, jak i po nastaniu zmroku. Technologia moim zdaniem jest naprawdę fajna, ponieważ obiektyw patrzący do przodu ma dość szeroki kąt widzenia. Co prawda ten obraz jest taki mocno zaokrąglony, specyficzny, ale nie zmienia to faktu, że sama jakość obrazu jest po prostu dobra. Obraz jest dość szczegółowy i czytelny. Natomiast kamera patrząca w naszą stronę bardzo dobrze obejmuje całe wnętrze pojazdu. Ponownie mamy taki kulisty ekran, ale zauważcie, że bardzo dobrze widać to, co jest w naszych bocznych szybach. Szczególnie od strony kierowcy i pasażera. Z tyłu widoczność jest już troszkę mniejsza i na samym końcu widzimy tylną szybę. Natomiast generalnie ta widoczność po bokach jest naprawdę dobra. Gdybyśmy mieli sytuację, że ktoś na przykład wymusi pierwszeństwo, wjedzie nam przykładowo w bok auta, czy przytrze nasz samochód, no to wtedy powinno się to całkiem dobrze zarejestrować. Dlatego pomimo wyższej ceny kamery, mam tutaj ciekawy system, który w praktyce sprawdza się nieźle. Co do jazdy po zmroku, kamera rejestrująca obraz do przodu nagrywa cały czas w kolorze, jakość obrazu jest naprawdę dobra, natomiast kamera patrząca do wnętrza pojazdu, jak mogliście zauważyć, rejestruje już obraz taki bardziej w czerni i bieli, natomiast wciąż ten obraz jest naprawdę szczegółowy, dzięki czemu kamera sprawdza się dobrze, jest po prostu praktyczna. Jestem ciekaw Waszych wrażeń odnośnie jakości nagrań, dajcie znać, co myślicie, szczególnie jeśli chodzi o nagrania nocne. No i odnośnie samego montażu i demontażu tej kamery, to powiem Wam, że jest całkiem dobrze. Skorzystałem tutaj pierwszy raz z folii elektrostatycznej, ponieważ jeśli jej nie użyjecie i przykleicie kamerę na taśmę dwustronną do szyby, no to pół biedy, jeśli będziecie z nią jeździć przez najbliższe kilka lat. Natomiast jeśli postanowicie to urządzenie zdjąć, to zaczynają się problemy, trzeba na ogół korzystać z poradników, jak takie coś z szyby sobie usunąć. Sposobów jest kilka, każdy z nich jest dość czasochłonny. Natomiast korzystając z folii elektrostatycznej, byłem zdziwiony, jak w łatwy sposób udało mi się tą kamerę odczepić z szyby. Tak więc jest to całkiem dobry patent i warto z niego korzystać w przypadku kamerek, które są mocowane na taśmę dwustronną. Mocowanie samo w sobie jest dość pomysłowe, ponieważ jeśli chodzi o montowanie kamer na przylepce, to po jakimś czasie ten przylepiec może słabiej się kleić, szczególnie w sezonie letnim, kiedy szyba nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur, przylepce lubią się po prostu odklejać. Więc taśma dwustronna jest bardziej niezawodnym rozwiązaniem, problemowym, jeśli nie skorzystamy z folii elektrostatycznej, a jeśli skorzystamy, to jest całkiem przyjemnie i praktycznie. No i podsumowując, mamy tutaj ciekawą technologię. Urządzenie co prawda jest droższe niż większość wideorejestratorów, ale za to otrzymujemy dużo bardziej rozszerzoną funkcjonalność. Więc jeśli widzicie zastosowanie dla tego typu dwóch obiektywów, gdzie praktycznie nie występują martwe strefy, no to myślę, że jest to wideorejestrator stworzony specjalnie dla Was. Pamiętajcie, że dokładne ceny możecie sprawdzić w każdej chwili w opisie filmu, ponieważ myślę, że nieraz na to urządzenie pojawi się jakaś fajna promocja. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Zachęcam również do napisania komentarza i udostępnienia tego filmu. Warto również być subskrybentem, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.